Witam ponownie, tym razem to jest granat z pestki. Tak zaczyna granat z pestki na wiosnę. Piękne liście wypuszcza, takiego mocno bordowego koloru, czerwonego. Kto jak lubi. I kolejny rok z czekaniem, czy zakwitnie. To jest z nasionka z desko, czy z eklerka, już nie pamiętam, ale nieraz o tym mówiłem. Idziemy do niego. To już jest dosyć spore drzewko. A wiecie co najlepsze na jesień? Na jesień przyciąłem bardzo dużą ilość bulwy, żeby zmieścić w taką mniejszą kastrę i nic sobie z tego granacik nie zrobił. Jak widać, pięknie wypuszcza na nowo listki. Zobaczcie, co mnie ciekawi. Kora. Nie wiem, czy to normalne w granatowcu, że kora robi się coś takiego. Widzicie? Schodzi. Musiałbym zobaczyć normalne, duże, dorosłe granaty, tam gdzie w swoim klimacie rosną, jak to wygląda. No ale nic się nie dzieje. Cały czas ładnie rośnie. Grubość z ręką, zobaczcie, już konkretny pieniek jest. Będę pędzlował w tym roku, próbował. Jeśli będzie chciał kwitnąć. Na razie, jak widać, piękne kwiateczki. Już kwiateczki mówię. W sumie tak kwiaty wygląda. A są to liście. Co rok przycinam na jesień, żeby... O, słonko wyszło, żeby był prześwit w środku, bo tak to by dawno było bardzo dużo małych gałązek. No jak widzicie, jest skrocony dosyć sporo. On był, powiedzmy, gdzieś tak dotąd. Nawet dotąd. Także bardzo prosta oprawa. Wsadziłem kiedyś nasionko i widzicie, ile podrosło. Wszystkie części granata, które kręciłem, też są na YouTubie. Wystarczy wpisać w YouTube stalewiak granat z pestki i macie tam wsio. Zresztą jak z każdą rośliną, wystarczy wpisać stalewiak, banan na przykład, czy stalewiak Musa Basio, stalewiak Trachycarpus, palmy, aby stalewiak dopisać i wtedy znajdujecie moje filmy. Stalewiak miskant, czy ruszczyk i tak dalej. Dobra, to na tyle na temat granacika. Bananowiec Hessmani. Prawdopodobnie Hessmani. Czarny pień ma, zgadza się. Zgadza się. Przyrost liści? Są, ale coś mi tu nie pasuje. Zaraz wam pokażę Musa Balbisiana, Atia Black. Chyba, że one po prostu są podobne. Liście są takie. Pikne. Przed chwilą go płukałem, bo przędziorki już go oczywiście żarły. Środek, jak widać, jest taki podbord. I nowy liść tak samo. Rozwija się, jest dosyć wąski i długi. I teraz tak, czy Musa Hessmani i Musa Balbisiana Atia Black to jest podobny banan? Musiałbym zasięgnąć internetu, ale teraz kręcąc nie będę przecież czytał. Bo, zobaczcie, podobnie, to samo. Atia Black, tylko że tu jest dużo większa. To samo. I też takie liście wąskie. I też widać ten sam wybarwienie na środku. No to mam problem. Tego też trzeba będzie wymienić wszystkie w sumie to... Helens, Musa, znaczy się Musa X Paradisiaka tu na środku. Zobaczcie, jakie liście kręci. Z tyłu wypuścił liścia, Musa Balbisiana wypuściła. To wszystko czeka, żeby wyjść stąd. Na dniach będę dzielił tego bananowca, oddzielał odrosty Musa Hessmani. Tu jest Musa Itinerans, India Form. Tak samo będę jego rozdzielał. Tu Juanensis rośnie mały i kolejny liść tam już wyrasta powoli. I też wypuszcza konkretnego liścia. No i Sicki Mensis jest z boku. Ogólnie to już ostatnie dni, tygodnie tych bananów tutaj. I won na dwór. Rosnąć sobie. I testować, który w tym roku największy urośnie. Dobra, miało być o Hessmani. Idziemy. Powiedzmy, że jest to Hessmani. Jestem. Żona pomaga, spoko. Chodź, o, podejdź. Podejdź no do płota. Pokaż tego Hessmani na... No kurczę, jak myślicie, jest to Hessmani czy nie? Bo teraz sam nie wiem. Ten brzydki garaż niedługo zniknie. Będzie normalny garaż. Bo wstyd, ale spoko, nie o tym znowu. Pleśń. Jaka pleśń? Nie, nie, nie. On ma taki nalot. Wiem. Muszę poczytać też, czy Hessmani ma nalot jak amfetamina jakaś, kurde, mleczne. Czy tam powiedzmy mąka. No, trochę podrósł. Korzonki. Idź leżeć dalej, żonko. Już wychodzą sobie dołem, w ogóle są tak pozakręcane w środku. Ale on był malutki w tamtym roku. Macie linki też do uprawy od początku, jak go mam.
Zobaczymy z czasem, czy to będzie Hesmani, czy ktoś się odezwie z bardziej obcykanych w bananach niż ja i powie, że to jednak jest Atia Black. Ale to nic. Zobaczymy, pożyjemy. To na tyle na dzisiaj. Kończymy. Na razie.